Okej, witajcie, jestem Zirala, to jest kolejny odcinek z GTA 4. Jak widzicie, jesteśmy zaraz po zakończeniu ostatniego odcinka, czyli wchodzimy do kawiarenki, gdzie mamy spotkać French Toma. Wejdźmy sobie tu, a tak sprintem, czemu nie? Siema, gdzie jest French Tom? French Tom jest tutaj. Dzień dobry. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? Chill out, hot stuff. We haven't even eaten yet. Dobra. Weźmy You're sobie nasz packing heat? pistolecik. That makes me real uncomfortable. I am out of here. Mam go zabić? A, mam go zabić, okej. Już. Okej. Koniec misji. Mogę ją właściwie zakończyć w poprzednim odcinku, ale... Dobry początek, dobra strzelanina na początek odcinka nie jest zła. Jedziemy sobie do Wulsiego teraz. Mamy zdecydowanie bliżej. Dobra. Między się on gadał, to ja sobie skoczyłem na jakiegoś budynku. Zawsze spoko. Teraz w dobry sposób zjedziemy stąd. No, powinien już nie żyć, nie? No, ale... Ale bywa i tak, że w życiu każdego człowieka dochodzi do momentu, kiedy spada on w kabriolecie z dachu budynku na dach auta i nic mu się nie dzieje. To był właśnie ten dzień dla Niko, a tymczasem numer jeden u Brusiego. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Come here, show me the love man hug time. Enough, all right. Whoa, whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bullshark testosterone up the ass? Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Motherfuckers. Come on now. Let's go show some people just how we roll. Yeah, all right, come on, get in. Come on, start you. Pure gold, eh, big man? Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You tuned to yourself. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes. I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on. Let's roll, bitches! Woo! Nikki, we need I teraz chyba będzie akcja z kometem, prawda? Tak, teraz będzie wyścig z kometem. Weźmy sobie, zarąbmy jakieś autko. Może być to. Dla mnie spoko. Wsiadaj. Wigero. On ma kurtkę. Nie wiedziałem, że Bruce i kurtkę w ogóle nosi. Myślałem, że cały czas eksponuje swoją klatę. Hey,
Stevie boy. How's tricks? No, man, you can spot me. Yeah. For sure. Right, listen, man. All right, listen, me and my ice cold friend Nico gotta borrow your car. No. The other one. Well, of course it'll be cool. What? It's outside? Great! Love you, man! He's fine with us taking it? We won't have an incident like the last time I got the car for you? No way, man. That was a one-time only, baby. Me and Stevie are tight. Okay, tighter than that. Tighter than... Shit, I was gonna say my hands, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, wanna feel? Okay. Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches, destroying the town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah! Right. I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. Dobra. Myślę, że jednak nam, że jednak nie możemy. Jest nasz komet. Zostawimy mu to autko przed drzwiami. Nie wiem, czy można, no ale trochę obite minimalnie, to się wyklepie. Nie to! Głupi jesteś. Zostaw. To mi daj. Serio. Wchodź tu. Brucey. Szmato, wróci. Okej, oni grają symfonię chyba na tych klaksonach. Dobra. Można jechać. Ładny komet. Po prostu piękny. Ja go sobie chyba wezmę. So when we get there, will you be driving? No way, man! I'm just here to look good. Me and you are cruising together. That's how we roll. Passenger side, flexing the guns, okay. Scoping the chicks, flashing the bling, pumping the sounds, riding shotgun while my boy Nico pulls off some badass Red Army, pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber moves. Am I right? Is that our style? Because I think that is how we roll up in this shit. Man, I am nie ma więcej komentów, nie? Ready to feel the G's. Whoa! The skin looks really rough, man. You had some help? A little botulism special there? I like that, homie. You want a shot when Dobra. We get back? I'm fine. Jedziemy. Ci co odwalają? Okej. Ten wyścig będzie śmieszny, bo mi nigdy w wyścigach nie szło specjalnie. Właśnie. A tym autem troszkę rzuca, ale... Myślę, że damy radę. Dobra, jest. Ja pojadę sobie tutaj jakoś. Dobra, nie mam jeszcze ani maski. Ale to nie jest jakiś specjalny problem. Myślę, że damy radę. Tutaj spokojnie. Nie ma co się śpieszyć za bardzo. O, rekordu czasówki i tak nie zrobię, nie, ale... liczy się, żebym dojechał do mety, a znając mój styl jazdy, to mógłbym coś rozwalić przy okazji, o ile nie siebie. Dobra, dojechaliśmy gdzieś tu. Teraz jeb przez drzewa. Jest. O, jak nas fajnie wyprostowało. To było po prostu calculated. Takie drobne niby dotknięcie, ale jednak pomogło wyjść na prostą i teraz tu... Bez problemu w tym zakręcie. Teraz tu trzeba ładnie zakręcić. Jest na dół. No, czyja uwaga jest na nas, bo jakby nie widzę nikogo, kto by w ogóle się przyglądał temu wyścigowi, ale co tam. Nie wiem, jak długo on jeszcze potrwa, ale tu sobie dojeżdżamy. Skrzyżowanie. Ładnie, spokojnie. Nikogo za nami, nikogo przed nami. O, koniec, nie? O, oni jeszcze nie wyjeżdżają. Co to w ogóle ma być? To miało być wyzwanie, czy co? Trochę je tylko zniszczyłem. Intense! I fucking love you, man. Number one, good driving. How do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good. Take me back to my party, man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights now. Dobra, to jedziemy go odwieźć.
a potem sobie przymalujemy auto, tak żeby je naprawić. You are the man, man. Anyway, I'll give Steve the bitch. The bitch don't work for good. Don't worry about that. Brucey has the magic fingers. They only touch prime engines, hot models, no cellulite. Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch, shit, they work some serious magic, bro. What is it that you do, Brucey? Are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman, Nicky. Zoom. I feel like we really bonded back then. Close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me, and we'll hang. Sure we did. I co, mamy koniec misji dla Brucego chyba? Fajnie by było naprawić auto. Escape. Dajcie mi Pay and Spray. Ono ma genialny kolor, ale... Chciałbym je naprawić, zanim dojadę do domku. Oczywiście odstawię je na garaż. Na garaż, Boże. Chciałem powiedzieć na parking. I do garażu jednocześnie wyszło na garaż, no trudno. O, czerwony komet. To jest też urok, no srebrny komet, urok GTA, że zawsze jak się jedzie jakimś autem, to nagle na ulicach pojawi się ich więcej. To jest trochę dziwne, no ale zawsze jest spoko, nie? Chcemy mieć nowe auto takie samo, no to jakby jest większy wybór, bez napraw jakiś. Co tam chcesz, Brucey? Dobra, on tam ma jakieś obsesje znowu. Tymczasem tu w lewo sobie fajnie wjedziemy. I oni już wiedzą, że ja tu zajeżdżam. Prawie wyrobiłem. Dobra. Przymalujemy je na szybko. Znaczy, kolor akurat miał genialny. O, czarne też jest spoko, nie powiem. O, nie wyłączyłem tego, ani Home'a, ani Steam'a, ale na szczęście... Nikogo nie wzięło na to, żeby spamować jeszcze. Weźmy sobie tutaj, ustawimy znacznik na domek. Bo ja w dalszym ciągu nie ogarniam, jak tu się jeździ. Tymczasem rondem i na most chyba, nie? Tak to było. O, to było fajne auto. Ten komet jest dość szybki, to jest fakt. I to jest... Jaka muzyka? D-Vibe. Okej, niech leci D-Vibe. Myślę, że można dla odmiany czegoś innego posłuchać. No, nie wiem, co tu leci. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Nie znam chyba. Znaczy, może coś, jak coś innego poleci, to się zorientuję. Tymczasem tam była jakaś misja poboczna. A zrobimy ją następnym razem, bo ona tam będzie jeszcze przez jakiś czas chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz tu trzeba na spokojnie wymieniać tych wszystkich niedzielnych kierowców. A, gadujemy i na zakręcie. Dwie limuzyny. Jak to tutaj wyminąć? O, i możemy ściąć. Jedziemy do lewego, bo tu jest mniej ludzi. Dobra, ten helikopter zawsze tu przelatuje. Kurde, 18... Prawie 19 tysięcy mamy. Gdzie mi tu zajeżdżasz, gościu? Mamy prawie 19 tysięcy na koncie, w ogóle nie wiedziałem kiedy. To jest to, że tutaj nie musimy kupować domów, bo za każdym razem dostajemy nowy. To jest takie... No jest spoko, ale wolałbym jednak kupić sobie domek z garażem, żeby te auta tam trzymać i zostawiać. No, mimo że jest to nierealistyczne, to jednak garaż pełen samochodów to było to, co się zawsze kochało w GTA, prawda? No. Tymczasem, jak już mówiłem, mamy wysyp kometów na ulicach. Ja sobie mojego zaparkuję. Weźmiemy też sobie kometa wyjazdowego. Oracle, możesz usunąć. Tym pojedziemy za chwilę na misję, mimo że daleko nie mamy. Komet wyjazdowy będzie żółty. Weźmiemy sobie żółtego kometa, zaparkujemy jeszcze. Ale mnie obróciło zarąbiście. Fakt, jest masa kometów. Czy będą cztery? Są cztery komety! Pięć komet! Siedem, osiem, dziewięć! Masakra, nie.
Ile? Ile ich tu? 11, 12, 13 kometów, które stoją zaparkowane praktycznie koło siebie. Co to jest w ogóle? Ktoś mi wytłumaczy, na czym polega spawnowanie pojazdów w GTA? Bo ja trochę tego nie rozkminiam. Bruce, jesteś chce. Nie. Nie idziemy. Stał się moim przyjacielem, mimo że właśnie rzuciłem jego zaproszenie. Co ty chcesz, kobieto? Rzuciłem jakieś kartony. Nie widać mnie, prawda? Jeszcze zrobię tak. Już w ogóle. Policja sobie przyjechała. W aucie alarm na pełnej. Zero reakcji. Dobra. Nasz komet. Jedzie w aparko... Oj, Oracle zniknął. No trudno. To weźmiemy sobie nowego kometa. Zaparkujemy sobie, tak? Trochę mi czasu zeszło, no co tam. Nieważne. Weźmiemy sobie czerwonego tym razem. Pojedziemy czerwonym, bo czerwony jest oczywiście szybkie. I chyba mają jakieś problemy z tymi alarmami. Jedziemy... No, rusz, super. Jedziemy do Maniego. No i na czerwonym nie widzę się krwi, nie ze spoko. Kolejna kometa, no nie masakra, naprawdę. Mówiłem kiedyś, że komety są, nie są jakoś specjalnie popularne. No i to było zaprzeczenie mojej tezy. Okej, oni mnie gonią z jakiegoś powodu. Ja sobie ucieknę na szybko. I to będzie tylko raz, dwa, trzy. Hop. Już. No, ja wiem, że już mnie gonicie. Co ty mi tu wjeżdżasz? No i właśnie, o to mi chodziło. Już mnie nie gonicie, ja sobie podjeżdżam na misję do Maniek. Jak on jeździ? Co on w ogóle zrobił? Tak jak zaczął skręcać i ten komet się szybko rozwala. Okej. Okay. No to hamujemy. Ja wysiadam. Nie będę broni wyciągał, bo co? W kosza bym sobie tutaj porzucał, ale spoko. Mamy uliczne porządki. Okay, guys, I just want to get one more shot, okay. Please. This is going to look great right over here. Okay. Officer, please, I need you this way. Thank you. Tight up on Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Up here. Thank you. A little closer. Thank you so much. Cool. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be... All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. Word. Give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man. Fucking punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Dobra, typowy czarnuch, nawija, powtarza i tak dalej. Tam jest nasz wódz przyszłości, ale nie tym razem. Kiedy złomowane prawie auto. No właśnie, już chciałem mówić, żeby zapalił, a tymczasem. Dobra. Idziemy sobie. Podpuść się członków gangu. Tamten uciekł. Jeszcze mnie policja goni, nie? Tamten jeszcze.
Jedziemy sobie tu. Sam tam. Dobra. Lol. Użyłem przez przypadek trainera, a ci sobie... Zrobili sobie pętelkę. Dobra, chyba nie żyją. Uciekni policji. No nawet nie muszę uciekać policji, żeby wyliczyć misję. Prawie 20 tysięcy na koncie. Dobra. Muszę je z manim, okej. Okay. Dojedziemy sobie gdzieś w jakieś fajne miejsce. Yep. Okej. Okay. No, już mnie nie widzicie przecież. Fuck you. No i właśnie, o to mi chodziło. I co teraz? Teraz nie mam żadnej roboty, nie mam żadnej misji. Ale na szczęście mamy 21 minut nagrania, więc myślę, że tyle wystarczy. Dojedziemy sobie jeszcze do domku, zapiszemy grę. Mogę zadzwonić do kogoś, żeby tam przyspieszyć fabułę czy coś. Ale po co? Mamy czas. Mi się wydaje przynajmniej. Nie ma co się za bardzo spieszyć. Ojej, policja, ogarnij, za co? Chcecie mnie aresztować za to, że przez przypadek normalnie walnąłem w radiowóz, tak? Za to się daje mandat, a nie aresztuje. Jesus. Dobra, dajemy sobie tu. To jest głupio właśnie, za wszystko są aresztować. Ja wiem, że jestem kryminalistą i takie tam, no ale... Co tam? Dobra. Nie ma już dużych kometów tutaj na ulicach. Dajemy sobie do domu. O, dzwoni Mallory. Hey, Nico. You tired of Manny yet? I was tired of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. She's got an apartment on San Quentin in Portside. Meet me there. No właśnie, mamy kolejne misje. Więc jest spoko, mamy co robić w następnych odcinkach. Tymczasem zapisujemy grę. O, ten saving. Jak on się układa do tego łóżka, to jest w ogóle masakra. Robimy sobie save'a. A może na trzecim slocie, co mi tam? Jestem szalony. No i... To by było na tyle chyba. Tak, to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Cześć.